zakup Xayah, zobaczmy. Takie oksy sobie kupiłem, spoko czy nie? Nie, na żywo lepiej wyglądają, wiecie, serio, mówię wam. Bo tu zły kadr pokazuje ten. No, że źle wygląda kadr, nie? Ale mówię wam, na żywo jest kurwa dojebane. O kurwa ty, jak mucha wygląda, stary. Wardenga czy nie? Zajmijmy się może Denisem Załęckim, bo to jest mocne. Mamy Denisa Załęckiego, który ma na klacie... Top kokaina. Ruch antydragerski. Dzisiaj, czy tam wczoraj, 22 godziny temu dokładnie, promował sobie plaga jakiegoś na storyce. Co znaczy plag? Ziomek, co coś cię ogarnia. To macie potwierdzone, że ten ziomek jest właśnie od takich ogarniania, takich rzeczy? Nawet Denis wrzucił jeszcze storkę później, że przeprasza, że wrzucił go na ten, że nie był świadomy do końca, co wrzuca. A właśnie mnie to dziwi, że kurwa, przecież tyle się zarabia w tych Freak Fighterach, już jakby pomijając, że to jest w chuj niemoralne, nie? A to, że wiesz, to, że ty Bardenga zarabiasz, nie wiem, nie chcę jakby ten, nie? 500 koła, to nie znaczy, że każdy zarabia 500 koła, nie? Ja jakby myślę, że Bardenga ze 3-4-krotność tego zarabia, co Denis Załęcki, nie? Jakby nie jest to żadne usprawiedliwienie dla tego, co Denis zrobił, ale też jakby nie mieszmy wszystkich swoją miarą, nie? No. Zatem też nie uważam, żeby dealer ci odpalił, nie wiem, kurwa, 30 koła za storkę. Bo nie wiem, ile by musiał tego mefedronu paczkomatem wysłać. Po prostu jest, kurwa, pomoc chyba ziomkowi. No. Denis gadał, że mniej niż 350 nie brał za walkę, bo mu się nie opłaca. Troma napisał, nigdy go nie lubiłem, chętnie skopałbym mu dupę w oktagonie. Te sytuacje uświadamiają mi tylko, że chłopak dla zasięgów nie liczy się z drugim człowiekiem. Pełniemy clickbait i lecimy. Sorry, Tomek, że tak nie. I tak, i nie chodzi tutaj konkretnie o tę sprawę, bo wiadomo, że wygląda ona nieciekawie, ale o całokształt. Czyli za całokształt by wdolił Tromba dla Konopa. No Tromba chyba właśnie szuka walki z Konopem. Uważam, że w K1 to by była ciekawa walka, no bo Konop tylko K1. Ja bym taką walkę bardzo chętnie obejrzał, bo tu jest realny spór, a tego brakuje Fame MMA. W sensie... Walki... A kto by wygrał tą walkę według ciebie? Kto by wygrał? Tak. No. Nie wiem, ale chętnie bym ją zobaczył i nieważne kto by wygrał, i tak bym się dobrze bawił. No i super. Ja uważam, że fajna walka. Ja nie wiem, w jakim stajcie jest obecnie Konopski, jeśli chodzi o trening. Moim zdaniem mega zaangażowany, jeśli chodzi o treningi tam. Fajnie się pokazał w walce z Xayah. Myślę, że zabrakło mu bardzo niewiele, jeśli chodzi o to, żeby tą walkę zwyciężyć. I uważam, że w tamtej walce był remis. Bo wam wytłumaczę, o co chodzi. Ja uważam, że ta walka miała taką punktację. Że tamta walka miała taką punktację, więc było 28-28. Że dwie pierwsze rundy były dla Konopa. A w trzeciej rundzie tu Konopski był. Tu był Xayah. A w trzeciej Konop był liczony, więc automatycznie rundę wygrał Xayah 10-8. Sędziowie, z tego co pamiętam, chyba tak to punktowali. Co też mogło być w taki sposób punktowane. Mogło. I dobrze pamiętam, taka była ten, że pierwszą rundę Konop wygrał, drugą wygrał Xayah, no i trzecia z racji liczenia wyglądała w następujący sposób. I spoko, jakby też można było tak to policzyć. Moim zdaniem... Zdeusz przesyła 4 zł. Moim zdaniem Konop drugą rundę wygrał. Nie, uważam, że no... Ja mam pytanie. No? Czy wy o takiej walce Tromba-Konopski myślicie? Fajna walka. Ale już są jakieś rozmowy? Jeden rabin powie tak, drugi powie nie. Trzeci powie być może. To kto nie chce? Bo Tromba ewidentnie chce. Konop nie chce? Czy za duże siano? Jeden rabin powie... Za duże siano. Jeden rabin powie za duże siano, drugi powie, że ktoś nie chce. Okej, okay. No Tromba ewidentnie chce, więc może Konop nie chce. No dobra, a wy... Gdyby jeden rabin tego tak bardzo chciał, to może by się tak nie wyceniał. A, że Tromba da
dalej myśli, że jest na tyle popularny, żeby zadawać takie kwoty? Bo Tromba jest w ogóle rekordzistą. Jeden rabin powie, że... Tromba jest w ogóle rekordzistą, jeśli chodzi o wypłatę fame, chyba że został pobity, ale nie zostało, bo to były magiczne kwoty. I co, on dalej nie zszedł tak porządnie z tej kwoty? Mega dziwne. To trochę zszedł, to wiem, ale no dalej chyba nie dość, tak mi się wydaje. Dobra, a co wy uważacie o Trombie, ale szczerze? No. Jakby tego... Myślę, że Tromba tak, 400 kurwa z pocałowaniem ręki i kurwa i robimy waleczkę. Fajna walka by była i uważam, że Konopski byłby faworytem w tej walce. No. Uważam, że byłby faworytem Konopski w tej walce, ale bardzo chętnie bym ją zobaczył. Byłby takim faworytem na 1,91-1,70. O, na taką, wiesz, taki 53-47, na takiej zasadzie. Jeszcze powiem więcej, moim zdaniem Tromba nie ma obecnie żadnej pozycji negocjacyjnej, bo... No bo zobaczcie, kanał stoi od wielu miesięcy. Wiesz, jakby... No spoko, on jest rozpoznawalny i tak dalej, ale... Jakoś się ten Instagram... Dobrze się trzyma. Mam tatuaże dalej. Nie wiem, coraz gorzej wygląda z tymi tatuażami. Ja uważam, że niektórzy ludzie, kurwa, w pewnym momencie przesadzają, kurwa, z tatuażami, nie?